Wir lesen jetzt noch einmal den vierten Vers, Epheser 6, Vers 4. Przeczytamy jeszcze raz z Efezjan, z 6 rozdziału, 4 wiersz. List do Efezjan, 6 rozdział, 4 wiersz. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Und Kolosser 3, Vers 21. I list do Kolosan, 3 rozdział, 21 wiersz. Kolosan 3, 21. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Der Maßstab, den wir jetzt als Väter vor uns haben, ten wzorzec, który my jako ojcowie teraz mamy przed sobą, ist wieder ein göttlicher. Znowu jest wzorcem boskim. Und zwar dürfen wir an die Liebe unseres himmlischen Vaters zu seinen Kindern denken. A mianowicie my możemy myśleć o miłości tego niebiańskiego ojca do swoich dzieci. Die Eltern, Vater und Mutter, kommen, nachdem ein Kind geboren ist, in eine neue Situation. Rodzice, matka i ojciec, po tym jak urodzi się ich dziecko, przechodzą do całkowicie nowej sytuacji. Vorher wurde die Zeit und die Liebe nur dem Ehepartner gewidmet. Wcześniej czas i cała miłość była poświęcona tylko partnerowi małżeńskiemu. Und jetzt gibt es ein weiteres Aufgabengebiet an den Kindern. A teraz znajdują się w dalszym zakresie swoich obowiązków, również też i w stosunku do swoich dzieci. Und auf diese Situation sollten die Eltern etwas vorbereitet sein. I na tego rodzaju sytuacje rodzice też powinni być trochę przygotowani. Und worin besteht diese Vorbereitung? A z czego składa się to przygotowanie? Da haben wir in der Bibel ein schönes Beispiel. W Biblii znajdujemy bardzo piękny przykład. Ich denke an die Eltern von Simson in Richter 13. Myślę teraz o rodziców Samsona, opisanych w Księdze Sędziów, 13 rozdziale. Vorher möchte ich noch sagen, dass wenn Gott uns Kinder anvertraut, uns einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt. Ale najpierw chciałbym jeszcze zauważyć, że jeżeli Bóg nas obdarza dzieckiem, to On daje nam zadatek pewnego rodzaju zaufania. Wir haben ja überhaupt keine Erfahrung als Ehepaar in dieser Sache. Bo my wcześniej jako para małżeńska nie mieliśmy w tym względzie żadnego doświadczenia. Wir haben uns nicht bewährt in dieser Aufgabe. My nie mieliśmy okazji się doświadczać w tych zadaniach. Und doch vertraut uns Gott Kinder an. A jednak Bóg powierza naszej opiece dzieci. Und wir fühlen eigentlich schon von Anfang an, i w zasadzie już od samego początku to czujemy, dass wir dieser Situation kaum gewachsen sind. Że my tak w zasadzie to nie dorośliśmy do tej sytuacji. Und deshalb dürfen wir im Gebet den Herrn um Hilfe bitten. I dlatego możemy w modlitwie Pana prosić o pomoc. Und das finden wir bei den Eltern Simsons, bei Manoah und seiner Frau. I to właśnie oglądamy w przypadku rodziców Samsona, Manoacha i jego żony. Der Frau war der Mann Gottes erschienen. Tej żonie ukazał się mąż Boży. Sie bespricht es mit ihrem Mann. Ona omówiła to ze swoim mężem. Und dann beten sie gemeinsam und sagen: Herr, zeige uns die Weise, wie wir diesen Knaben erziehen sollen. A potem oni zaczęli razem się modlić: Panie, pokaż nam, w jaki sposób mamy tego chłopca wychować. Damit beginnt also gleichsam. I w tym właśnie rozpoczęło się jednocześnie das Verhalten der Eltern
in dieser neuen Situation. Te właściwe zachowanie się rodziców, którzy znaleźli się w tej nowej sytuacji. Nun werden hier die Väter angesprochen in Vers 4. I teraz tu czytaliśmy, że słowo skierowane jest do ojców w czwartym wierszu. Das bedeutet aber nicht, dass die Mütter ausgeschlossen sind. To wcale nie oznacza, że z tego słowa wyłączone są matki. Und doch steht hier nicht Mutter, sondern Vater. A jednak nie jest tutaj to napisane matko, tylko ojcowie. Warum? Dlaczego? Weil Väter eher dazu neigen, die Kinder zum Zorn zu reizen. Dlatego, że właśnie częściej do tego są skłonni ojcowie, aby swoje dzieci pobudzać do gniewu. Weil es eine besondere Gefahr für die Väter ist, werden sie direkt genannt. Dlatego, że to właśnie jest szczególnego rodzaju niebezpieczeństwo dla ojców, to słowo do nich bezpośrednio się zwraca. Ale również wiemy, że i matki potrafią swoje dzieci rozdrażnić. I one też tego nie mają czynić. Ale to, że matka też jest włączona w ten proces wychowawczy, das finden wir in vielen, vielen Fällen der Bibel. To znajdujemy opisane we wielu, wielu miejscach Biblii. Wir denken nur einmal an die Mutter von Mose. Pomyślmy na przykład o matce Mojżesza. Wir denken auch an die Frau in Sprüche 31. Pomyślmy na przykład o tej niewieście opisanej w Przypowieści w 31 rozdziale. Sie überwachte die Vorgänge in ihrem Haus. Która czuwała nad wszystkimi czynnościami, jakie przebiegały w jej domu. Nun wird gesagt, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, oder der Galaterbrief sagt, damit sie nicht mutlos werden. I tak jesteśmy tutaj wzywani, aby nie pobudzać do gniewu dzieci swoich, a list do Kolosan dodaje jeszcze, aby się nie zniechęcały. Nun, was ist das, die Kinder reizen zum Zorn? Co to w zasadzie jest, aby pobudzać dzieci do gniewu? Ich habe den Eindruck, dass wir vielfach als, vor allem als Väter, mam takie wrażenie, że my wielokrotnie, a szczególnie ojcowie, durch ständiges tadeln und nörgeln und kritisieren, przez ciągłe napominanie i krytykowanie, das Vertrauen der Kinder zu uns zerstören. My niszczymy zaufanie dziecka do nas samych. Lasst uns nicht den Schutzwall durch ein solches Verhalten kaputt machen. O, nie pozwólmy, aby ten wał ochronny przez tego rodzaju postępowanie został zniszczony. Wisst ihr, unsere Kinder sind Kinder und machen Fehler. Wiecie co? Nasze dzieci są dziećmi i one robią błędy. Wir können nicht Vollkommenheit von ihnen erwarten. My nie możemy od nich oczekiwać doskonałości. Dürfen ihnen nicht ständig die Fehler vorstellen. Nie możemy im ciągle tylko przedkładać przed ich oczy błędy, jakie popełniły. Dann nehmen wir ihnen jede Motivation. Bo zabierzemy im wszelką motywację. Haben wir nicht auch einmal das Bedürfnis, sie zu loben? Czy nie mieliśmy ani razu tej potrzeby, aby je za coś pochwalić? Ihnen eine Anerkennung auszusprechen für das, was sie gut gemacht haben? Nie mieliśmy potrzeby, aby wypowiedzieć pochwały za to, co dobrze zrobiły. Czy nie mieliśmy potrzeby im podziękować za to, co one dla nas dobrze uczyniły? Wenn wir das nicht tun, jeżeli tego nie będziemy czynili, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie sich von uns distanzieren. To nie dziwmy się, jeżeli na skutek tego dzieci zaczną się dystansować od nas. Und ihre Erfahrungen da machen, wo sie ungut beeinflusst werden. I zaczną zbierać swoje dalsze życiowe doświadczenia w takich miejscach, w których będą wydane na niedobre wpływy. Ich sehe noch eine Gefahr. Ja widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Oft wollen wir in unseren Kindern das erreichen, was wir selbst nicht erreicht haben. Bardzo często my chcielibyśmy w naszych dzieciach osiągnąć to, czego my sami nie osiągnęliśmy.
Wir wollen uns selbst aufwerten, indem wir aus unseren Kindern etwas Besonderes machen wollen. Chcielibyśmy siebie samych bardziej docenić, podnieść naszą własną wartość przez to, że z naszych dzieci zrobimy coś więcej. Wir setzen sie unter einen Erfolgsdruck. I wystawimy ich na ten nacisk pozyskiwania ciągłego sukcesu. Und dann werden sie eben mutlos oder werden zum Zorn erzogen. A wtedy one albo będą zniechęcone, albo będą pobudzone do gniewu. Dann wollen wir uns noch einmal der Frage zuwenden, wer erzieht. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, kto wychowuje. Wir haben gesagt, das tun die Eltern. Już o tym mówiliśmy, że robią to rodzice. Ich habe vorhin die Großeltern angesprochen. Poprzednio zwracałem się w pewnych słowach do dziadków. Und gesagt, dass sie nicht erziehen. I powiedziałem, że dziadkowie nie wychowują. Das bedeutet aber nicht, dass sie gar keine Aufgabe haben gegenüber ihren Enkelkindern. Ale to wcale nie oznacza, że dziadkowie nie mają żadnych zadań w stosunku do swoich wnucząt. Ich möchte zwei Beispiele anführen. Chciałbym przytoczyć dwa przykłady. Das eine Beispiel ist Hiob. Jednym z przykładów jest Job. Wie er gegenüber seinen erwachsenen Kindern handelt. Jak on postępował w stosunku do swoich dorosłych dzieci. Ob er Großvater war oder nicht, das weiß ich nicht. Czy on wtedy był już dziadkiem, to tego ja nie wiem. Aber wenn die Kinder zu den Geburtstagen zusammenkamen, ale czytamy o tym, że gdy dzieci zgromadzały się na urodziny z któregoś z rodzeństwa, dann ist Hiob nicht hingegangen und hat gesagt, jetzt muss ich aber schauen, dass alles gut geht und nichts falsch gemacht wird. To wtedy nie czytamy o tym, że Job tam udawał się w to miejsce i z taką myślą muszę tam pójść, aby zobaczyć, czy wszystko się dobrze odbywa. Czytamy o tym, że on za nich składał ofiarę. Dalej myślę o Noemi. W księdze Rut. Als der Sohn von Boas und Ruth geboren wurde, der Obed. Gdy narodził się syn Boaza i Ruth, Obed. Da lesen wir von Naomi, sie wurde seine Wärterin. To czytamy o Noemi, że ona stała się opiekunką tego dziecka. Das ist eine schöne Aufgabe von Großeltern, auch zu den Enkelkindern Vertrauen aufzubauen, dass sie mit ihren Problemen auch dort Hilfe finden. To jest właśnie zadanie dziadków, aby oni zbudowali zaufanie w stosunku do swoich wnucząt i aby wnuczęta mogły u nich znaleźć w swoich problemach pomoc u dziadków. Wir haben vorhin gesehen, dass diese Erziehung ab einem gewissen Alter aufgehört hat. Również wspominaliśmy o tym, że wychowanie od pewnego wieku młodych ludzi ustaje. Jetzt möchte ich fragen, wann sie beginnt. A teraz chciałem zapytać się, kiedy się zaczyna wychowanie? Was meint ihr, wenn die Kinder 3 sind oder wenn sie 8 sind? Jak myślicie, od kiedy? Wtedy, gdy dziecko ma 3 lata, albo może dopiero wtedy, gdy ma 8 lat? Wir haben eine Antwort im Psalm 58. Mamy na to odpowiedź w Psalmie 58. Dort heißt es in Vers 3 oder 4, ich weiß nicht, was ihr für Festzählung habt. Tam jest napisane w trzecim lub w czwartym wierszu, w zależności jaka jest kolejność wierszy. Abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoß an. Es irren von Mutterleib an die Lügenredner. Czwarty wiersz. Bezbożni są odstępcami już od łona matki. Kłamcy błądzą już od samego urodzenia. Dieser Vers zeigt, dass die Erziehung von Geburt an beginnt. Ten wiersz pokazuje, że wychowanie ma rozpocząć się od chwili narodzenia się dziecka. Nun wird uns in Vers 4 zunächst gezeigt, wie sie nicht geschehen soll.
A w wierszu czwartym naszego szóstego rozdziału do Efezjan pokazane jest, w jaki sposób nie ma się odbywać. Und in Vers 4b wird gezeigt, wie sie gestaltet werden soll. W drugiej połowie tego wiersza jest pokazane, w jaki sposób ma się wykonywać wychowanie. Man kann auch anders fragen, auf welche eine Art und Weise soll sie geschehen? Można zapytać, a więc w jaki sposób ma się odbywać wychowanie? Und da möchte ich zwei Hauptpunkte vorstellen. I chciałbym teraz przedstawić wam dwa główne punkty. Auf der einen Seite in einer gewissen Milde und Gnade. W jednym z punktów to jest to, że w pewnego rodzaju łagodności i łasce, und auf der anderen Seite in einer gewissen Festigkeit. Ale z drugiej strony, aby była okazana też i pewnego rodzaju stanowczość. Es gibt eben da zwei Extreme. Bo mianowicie są niebezpieczeństwa wpadnięcia w dwie skrajności. Das eine Extrem lautet, nichts verbieten, alles zulassen, die Kinder sich frei entwickeln lassen. Jedno ekstremalne nastawienie to jest takie, niczego nie zabraniać, pozwolić dzieciom swobodnie się rozwijać, aby mogły się kształtować. Das andere Extrem ist hart sein, keine Liebe, nur gnadenlos gehorsam fordern. A drugie ekstremalne nastawienie to jest takie, być twardym, bez miłości, bez litości, tylko żądać posłuszeństwa. Beide Extreme werden scheitern. Obydwa ekstremalne nastawienia skazane są na niepowodzenie. Wieder gibt die Schrift Antwort. Znowu tutaj Pismo daje nam odpowiedź. Wir wollen uns mal einige Bibelstellen ansehen. I chcielibyśmy wspólnie przyjrzeć się niektórym miejscom z Biblii. In 5. Mose 1 lesen wir in Vers 31. W piątej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, czytamy w 31. wierszu, den Maßstab, von dem ich anfangs sprach. Oglądamy tu wzorzec, o którym ja na początku mówiłem. Da lesen wir von Gott, dass er Israel getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Czytamy tutaj o Bogu, który na pustyni niósł swój lud izraelski, jak ojciec nosi swoje dziecię. In Malachi 3 wird gesagt, w Malachiasza, w trzecim rozdziale jest powiedziane, dass Gott das Herz der Väter zu den Kindern wendet, że Bóg skieruje serca ojców do dzieci. Das Herz der Väter. Serca ojców. In Psalm 103, a w Psalmie 103 lesen wir in Vers 13, czytamy w 13 wierszu, wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. W jaki sposób ojciec lituje się nad dziećmi? In 1. Thessalonicher 2 sagt Paulus, ich war in eurer Mitte wie eine Amme, die ihre Kinder pflegt. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, apostoł Paweł siebie samego przedstawia, że byłem dla was jak mamka, która swoje dzieci wychowuje. Das zeigt die Seite der Milde, der Zuwendung, der Liebe. To wskazuje na tą stronę tej łagodności, przychylności, miłości. Aber Paulus war auch in Thessalonich wie ein Vater, der die Kinder belehrt. Ale Paweł również był u Tesaloniczan jako ojciec, który swoje dzieci poucza. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass Gott seine Kinder züchtigt. A w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy o tym, że Bóg swoje dzieci karci. Das zeigt die gewisse Festigkeit. A to wskazuje na pewnego rodzaju stanowczość. Nun haben wir in der Bibel positive Beispiele und negative Beispiele. I tak w Biblii mamy opisane pozytywne przykłady, jak również też negatywne. Ich nenne zunächst mal die positiven Beispiele. Najpierw wymienię pozytywne przykłady. Abraham, von ihm wird in 1. Mose 18 gesagt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befahl, gerecht und Gerechtigkeit zu üben. Czytamy o Abrahamie w pierwszej księdze Mojżeszowej w 18. rozdziale, że on dzieciom w swoim domu nakazał, aby była wykonywana sprawiedliwość.
Von Josua lesen wir in Josua 24, als das Volk sehr geistlich auf einem sehr niedrigen Zustand war. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. A o Jozuem czytamy w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, że powiedział, w sytuacji, w której lud izraelski był nieposłuszny, ale ja i dom mój chcemy służyć Panu. Und in 1. Mose 22 lesen wir von Abraham, wie mit seinem Sohn Isaak ging, wie ihm Lasten auferlegte. A w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, czytamy o tym, jak Abraham postępował ze swoim synem, jak razem z nim szedł, jak włożył na niego odpowiedni dla niego ciężar. Wie ein geistliches Ziel hatte, ihn zu einem Anbeter zu machen. Jak on miał przed oczami duchowy cel, aby też i z syna swego uczynić takiego człowieka, który by w duchowy sposób uwielbiał. Ale mamy również negatywne przykłady. Czytamy o Helim w 1 Samuelowej, w 3 rozdziale. Dass seinen Söhnen nicht gewährt hatte, das Böse zu tun. Czytamy o nim, że on nie zabraniał swoim synom robienia zła. Und von David lesen wir in 1. Könige 1. A o Dawidzie czytamy w pierwszej księdze królewskiej 1. Könige 1. Pierwszy rozdział. Dass seinen Sohn nie betrübt hatte. Czytamy o tym, że on syna swojego nigdy nie zasmucił. On chciał zostać dla niego zawsze takim kochającym ojcem. A w 1 Mojżeszowej 25 rozdziale czytamy o rodzicach Jakuba. Dass Isaak seinen Sohn Esau liebte, weil Wildbret nach seinem Mund war. Że Izaak miłował swojego syna Izaaka, dlatego że on był smakoszem dziczyzny. Und dass Rebeka Jakob liebte. A że Rebeka miłowała Jakuba. Sie waren als Eltern geteilt in ihren Zuneigungen zu den Kindern. Widzimy, jak oni jako rodzice podzielili się w stosunku do swoich uczuć, do swoich dzieci. Te przykłady mają nam posłużyć jako przykłady ku ostrzeżeniu. A w drugiej części tego czwartego wiersza, szóstego rozdziału do Efezjan, pokazane jest, jak mamy lepiej czynić. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wychowujcie je w karności i w posłuszeństwie dla Pana. Ich möchte jetzt diese Erziehung auf drei Säulen stellen. Ja chciałbym tego rodzaju wychowanie teraz oprzeć na trzech filarach. Die erste Säule ist das Vorbild. Pierwszą kolumną, pierwszym wsparciem to jest właśnie dać przykład. Die zweite Säule ist die eigentliche Erziehung, Zucht und Ermahnung. Drugim filarem to jest te właściwe wychowanie, czyli karność i napominanie. Und die dritte Säule ist das Gebet. A trzecim filarem jest modlitwa. Ich beginne mit dem Vorbild. Ja zacznę teraz od przykładu. Wenn wir unseren Kindern kein Vorbild sind, können wir reden, was wir wollen, es ist besser, wir schweigen. Jeżeli nie będziemy dla naszych dzieci przykładem, to możemy do nich mówić, co chcemy. To wiedzmy, że lepiej, abyśmy milczeli. Und jetzt darf ich etwas praktisch werden. Ja też pozwolę sobie być troszkę praktycznym. Wie führen wir als Eltern unsere Ehen? Jak my, jako rodzice, prowadzimy swoje małżeństwo? Was sieht mein Sohn bei mir, wie ich meine Frau behandle? Co mój syn widzi u mnie, w jaki sposób ja postępuję z moją żoną?
Fühle ich mich auf wie ein Diktator, wie ein Pascha? Czy ja siebie samego przedstawiam jako dyktatora, takiego paszę? Ist meine Frau nur die Magd, die ich herumkommandiere? Czy moja żona to tylko służąca, którą ja wydaję rozkazy? Oder sehen die Kinder, mit welcher einer Rücksichtnahme und Behutsamkeit ich mit ihr umgehe? Albo moje dzieci właśnie widzą, z jakim poważaniem i ostrożnością i względem odnoszę się do mojej żony. Liebe Mutter, was sieht deine Tochter bei dir? Kochana matko, co twoja córka widzi u ciebie? Wie du deinem Mann untergeordnet bist? Czy widzi, w jaki sposób jesteś poddana swojemu mężowi? Oder ob du ihn vor jeder Brüderstunde impfst, was sagen soll bei den Brüdern? Albo może widzisz, że ty przed każdą godziną braterską swojego męża w odpowiedni sposób nastawiasz, co ma powiedzieć braciom? Wenn die Frauen anfangen in den Versammlungen zu führen, geht sie über kurz oder lang kaputt. Wiedzmy, że jeżeli niewiasty zaczną prowadzić swoich mężów w zgromadzeniu, to to zgromadzenie wcześniej czy później zniknie. Eine Frau sagte: Es ist schon gut, mein Mann ist das Haupt. Pewna niewiasta powiedziała: Tak, to jest dobre, że mąż jest głową. Aber ich bin der Hals. Ale ja jestem jego szyją. Und ich drehe den Kopf dahin, wo ich will. I ja kręcę tą głową tam, gdzie ja chcę. Das ist biologischer Unsinn. Jest to biologiczny bezsens. Der Hals kann sich kein Millimeter drehen, wenn der Kopf nicht den Befehl dazu gibt. Szyja nie może się ani o jeden milimetr obrócić, jeżeli głowa nie da jej polecenia. Sehen die Töchter bei euch als Mütter, wie ihr euch kleidet? Czy córki wasze widzą na was, matkach, w jaki sposób się należy ubierać? Sehen sie die Keuschheit und Sittsamkeit bei euch, die Schrift sagt? Czy widzą u was tą skromność i zachowanie moralności, tak jak wam to pismo pokazuje? Sehen unsere Söhne unsere Zufriedenheit, dass wir uns begnügen mit dem, was vorhanden ist, oder sehen sie bei mir einen Geist des Materialismus? A teraz, czy synowie widzą u mnie, u ojca, to uczucie, czy nastawienie zadowolenia z tego, co mam, albo widzą u mnie nastawienie materialistyczne, żeby coraz więcej pozyskiwać? Haben Sie etwas miterlebt von unserem Gebetsleben, von unserem Versammlungsbesuch? Czy nasze dzieci też i dowiedziały się z naszego wspólnego życia modlitewnego, w jaki sposób my też i traktujemy zgromadzenie? Czy widzą, w jaki sposób odwiedzamy zgromadzenie? Erleben Sie, wie wir über die Brüder sprechen? Czy nasze dzieci też i doświadczają tego, w jaki sposób my mówimy o braciach? Das soll genügen. Wystarczy tych przykładów. Ich möchte noch ein Beispiel aus Hebräer 11 anführen. Chciałbym teraz przytoczyć przykład z Hebrajczyków z 11 rozdziału. Da sehen wir, welche Auswirkungen das Vorbild hat. Tam oglądamy, jakie właśnie skutki przynosi przykład. In Kapitel 11 lesen wir in Vers 23. W 11 rozdziale do Hebrajczyków w 23 wierszu czytamy: Dass die Eltern Moses das Gebot des Königs nicht fürchteten. Czytamy, że rodzice Mojżesza nie bali się rozkazu królewskiego. Und in Vers 27 lesen wir von Mose. A w 27 wierszu czytamy o Mojżeszu. Dass er die Wut des Königs nicht fürchtete. Że on nie obawiał się gniewu królewskiego. Merken wir, wie deutlich das Verhalten der Eltern auf Mose abgefärbt war. Czy widzimy, jak dobitnie zachowanie rodziców zostało również odzwierciedlone w zachowaniu Mojżesza? Und immer wieder bestätigt die Erfahrung diesen Grundsatz. I ciągle na nowo doświadczenie z dnia codziennego potwierdza tą zasadę. Ich möchte noch einen Vers
in Verbindung mit diesem ersten Punkt erwähnen aus 5. Mose 6. I jeszcze jeden wiersz chciałbym przytoczyć w związku z tym pierwszym punktem z pierwszej Mojżeszowej z 6 rozdziału. Z piątej Mojżeszowej, przepraszam bardzo. Z piątej Mojżeszowej ze 6 rozdziału mowa jest, począwszy od 6 wiersza, dass wir unsere Kinder ständig belehren sollen, że my mamy nasze dzieci ciągle pouczać, die Gebote Gottes vorstellen, mamy im przedstawiać przykazania Boże. Und dann steht in Vers 8, i dalej czytamy w wierszu 8. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki. Und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. I będą jako przepaska między twoimi oczyma. Das sind Voraussetzungen dafür. To są właśnie wymagania do tego, um unseren Kindern die Gebote Gottes vorzustellen. Aby naszym dzieciom przedstawiać przykazania Boże. Wenn wir jetzt zu dem zweiten Punkt kommen, gdy teraz przejdziemy do drugiego punktu, zur eigentlichen Erziehung, dotyczącego tego zasadniczego wychowania, dann sollten wir daran denken, dass wir unsere Kinder als Christen von Christen für Christus erziehen. To musimy zawsze o tym pamiętać, że mamy nasze dzieci wychowywać jako chrześcijanie dla Chrystusa. Nun magst du sagen, aber unsere Kinder sind doch noch keine Christen. Ty może powiesz, ale nasze dzieci jeszcze nie są chrześcijanami. Vielleicht sind sie noch nicht bekehrt. Tak, może jeszcze nie są nawrócone. Aber das bedeutet nicht, dass wir nur bekehrte Kinder erziehen sollen und unbekehrte nicht. Ale to wcale nie oznacza, że macie wychowywać tylko nawrócone dzieci, a nie wychowywać nienawrócone. Die Schrift macht sehr klar, Pismo jasno to pokazuje, dass der Herr immer den Segen des ganzen Hauses im Auge hat. Że Pan zawsze ma przed oczami błogosławieństwo dla całego domu. Er sagt zu Noah, geh in die Eiche, du und dein Haus. On powiedział do Noego, wejdź do arki, ty i dom twój. Und wir lesen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, du wirst errettet werden, du und dein Haus. A w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Und im ersten Korintherbrief lesen wir, dass die Kinder geheiligt sind durch die Eltern, nicht bekehrt, aber unter den Segenseinfluss gekommen. A w pierwszym liście do Koryntian czytamy o tym, że dzieci bywają poświęcone przez rodziców, to znaczy nie będą nawrócone, ale będą w tym zakresie błogosławieństwa Bożego. Und dabei geschieht die Erziehung in zwei Bereichen. I teraz to wychowanie odbywa się w dwóch zakresach. In einem geistlichen Bereich, w duchowym zakresie und einem irdischen Bereich. I w tym ziemskim zakresie. Es geht also nicht, dass unsere Kinder von morgens bis abends nur geistliche Lieder singen. Nie chodzi o to, aby nasze dzieci od rana do wieczora śpiewały duchowe pieśni. Es geht auch nicht darum, dass sie nur geistliche Betrachtungen über die Bibel lesen. Nie chodzi też i o to, aby nasze dzieci tylko i wyłącznie od rana do wieczora czytały duchowe rozważania na temat ksiąg biblijnych. Ich werde noch näher darauf eingehen. Ja jeszcze bliżej będę to rozważał. Aber unsere Kinder müssen auch als Kinder in natürlichen, irdischen Bereichen erzogen werden. Ale nasze dzieci również i w tych naturalnych, ziemskich zakresach ich życia mają być wychowywane. Dazu gehört, dass wir uns als Eltern ihrem Alter entsprechend auch auf dieser Ebene mit ihnen beschäftigen. A to wymaga od nas rodziców, abyśmy odpowiednio do ich wieku zajęli się tymi dziećmi w tych właśnie zakresach. Aber zu beiden Bereichen gehört Zeit. Ale do tych obydwu zakresów wymagany jest czas. Deshalb stelle ich die Frage, hast du Zeit für dein Kind? I dlatego stawiam ci to pytanie, czy masz czas dla twojego dziecka?
Hast du Zeit, mit ihm eine Fahrradtour zu machen? Czy masz czas, aby pojechać z nim na wycieczkę rowerową? Einmal ein Schachspiel zu machen? Czy masz czas, aby z nim zagrać w szachy? Oder einmal Fußball zu spielen? Czy masz czas zagrać z nim w piłkę nożną? Oder mal schwimmen zu gehen? Albo czy masz czas, aby z nim iść popływać? Das gehört auch dazu. To też należy do tego. Und im geistlichen Bereich noch viel mehr. A w tym duchowym zakresie o wiele bardziej jeszcze. Liebe Mutter, bist du zu Hause, wenn dein 16-jähriges Mädchen aus der Schule kommt und dir bestimmte Fragen stellen will? Kochana matko, czy jesteś obecna w domu, gdy twoja 16-letnia córka przychodzi ze szkoły i chce ci postawić konkretne pytania? Und bist du irgendwo im Betrieb, im Geschäft? Albo może jesteś w zakładzie? Lieber Vater, hast du Zeit, wenn dein Sohn abends zu dir kommt? A kochany tato, czy ty masz czas, gdy wieczorem przychodzi twój syn do ciebie? Oder stößest du ihn ab? Ich hab keine Zeit, ich bin fix und fertig, lass mich in Ruhe. Albo może od razu go odepchniesz takim zawołaniem: nie mam czasu, jestem przemęczony, zostaw mnie w spokoju. Wenn du das zwei, dreimal machst, dann kommt er nicht. Jeżeli zrobisz to 2-3 razy, to wiedz, że już więcej do ciebie nie przyjdzie. Eine ernste Frage. Jest to bardzo poważne pytanie. Haben wir Zeit für unsere Kinder? Czy mamy czas dla naszych dzieci? Und in beiden Bereichen, i w tych dwóch zakresach, überfordern wir unsere Kinder nicht. Überfordern wir sie nicht. Nie możemy zbyt wiele wymagać od naszych dzieci. Wir können zwei Fehler machen. Bo możemy zrobić dwa błędy. Wir können sie überfordern. Możemy zbyt wiele wymagać. Und wir können sie unterfordern. A możemy też tak się nastawić, że nie będziemy im stawiać żadnych wymagań. Du kannst von deinem 10-jährigen Sohn nicht verlangen, dass er Bruder Darby und Kelly vorwärts und rückwärts lesen kann. Nie możesz przecież wymagać od twojego 10-letniego syna, aby on rozważania brata Darbiego albo Kelly'ego znał od początku do końca. Gib ihm einfache Lektüre. Daj mu do czytania łatwe lektury. Wenn er irgendwann seinen Militärdienst machen muss? Jeżeli on kiedyś będzie musiał wykonywać służbę wojskową, legst du dann deinem Sohn die Verpflichtung auf? Er müsse nun jeden Abend gleich vom ersten Abend auf die Knie gehen, vor dem Bett, vor allen anderen? To czy ty od samego początku również też wykonujesz ten obowiązek, aby iść z twoim dzieckiem przed wieczornym spoczynkiem na kolana przy jego łóżku? Hast du das auch gemacht? Czy to czyniłeś? Schön, wenn es so war. Pięknie, jeżeli tak było. Gib deinem Sohn einen guten Rat. Daj twojemu synowi dobrą radę. Aber lasst uns weise sein, das richtige Maß anzusetzen. Ale bądźmy zawsze mądrymi, aby właściwą miarę przykładać. Dann möchte ich noch einmal auf die Autorität zu sprechen kommen in der Erziehung. Ale jeszcze chciałbym wrócić też i do sprawy autorytetu w trakcie wychowywania. Es fällt uns schwer, damit umzugehen. Bardzo trudno jest nam z tym postępować. Und es besteht die große Gefahr, i istnieje wielkie niebezpieczeństwo, dass wir vielleicht unsere Wut, unseren Zorn, że my może naszą wściekłość, nasz gniew an einem Schwächeren auslassen, der sich nicht dagegen wehren kann. Wylajemy akurat w takim punkcie, w którym nie będzie mógł się bronić. My czasami mamy takie mniemanie, że musimy pozwolić, aby zadziałały nasze mięśnie. Es ist in Wirklichkeit ein Zeichen von Schwachheit, wenn wir anfangen laut zu werden und sogar zu brüllen. Jest to w zasadzie wyrazem wielkiej słabości, jeżeli my zaczniemy głośno się odzywać, a nawet może wrzeszczeć. Lasst uns auch nicht leere Drohungen ausstoßen.
leere Drohung, dass wir etwas androhen, was wir sowieso nicht einhalten. Również broń, strzeżmy się tego, aby nie wypowiadać pustych gruźb, takich gruźb, których tak czy tak nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy zachować. Wie zum Beispiel, wenn du das nicht machst, dann. Jak na przykład, jeżeli powiemy, jeśli tego nie zrobisz, to wtedy. Das ist der Boden des Gesetzes, auf dem wir die Herzen nicht erreichen. Bo zaczniemy się poruszać na podłożu zakonu i na tym podłożu my nie dotrzemy do serca. Das Böse ist in der Welt. Zło jest na tym świecie. Wir können es nicht wegdiskutieren. Nie jesteśmy w stanie tego usunąć. Wir können den Nil nicht ausschöpfen, der immer weiter fließt, den Nil. My nie jesteśmy w stanie też i wyczerpać Nilu, który ciągle płynie do przodu. A was wir können ist ein Kästlein bauen, wie die Mutter von Mose, um dann das Kind mit Christus zu umgeben, der Welt übergeben oder aussetzen. Ale to, co możemy zrobić, to przykład daje nam Matka Mojżesza. Możemy zbudować koszyk, który będzie uszczelniony, aby stanowił tą ochronę przed wpływem świata na nasze dzieci. Dann möchte ich weiter zeigen, dass die Erziehung individuell ist. A dalej chciałem na to wskazać, że wychowanie zawsze jest indywidualne. Wir lesen in Sprüche 22: Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. W przypowieści 22 rozdziale czytamy właśnie: wychowuj chłopca odpowiednio do jego drogi. Wie Gott, unser Vater, das mit uns auch macht. Tak jak to też i z nami czyni nasz Bóg Ojciec. Er erzieht dich anders als mich. On ciebie wychowuje inaczej niż mnie. Und das, was für das eine Kind gut war, muss für das andere nicht gut sein. I to, co dla jednego dziecka było dobrą metodą, to nie musi być wcale dobrą w stosunku do drugiego dziecka. Deshalb brauchen wir Weisheit von dem Herrn. Dlatego potrzebujemy mądrości od Pana, um je nach den Bedürfnissen entsprechend zu erziehen. Aby odpowiednio do tych potrzeb wychowywać. Nun lesen wir hier weiter, dass wir das tun sollen. I tak dalej tu czytamy, że mamy to czynić in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Że mamy to czynić w karności i w napominaniu dla Pana. Was ist Zucht und was ist Ermahnung? Co to jest karność i co to jest napominanie? Zucht ist erziehende Korrektur. Karność to jest korekta wychowująca. Man kann auch sagen Strafe. Można powiedzieć, że to też jest kara. Und diese Strafe kann in mündlicher Form geschehen. I ta kara może się odbywać w formie ustnej. Sie kann auch in einer körperlichen Züchtigung bestehen. Może również składać się też i z ćwiczenia dla ciała. Wobei ich jetzt zunächst einmal nochmal aus den Sprüchen etwas anführen will. Co do tego, jeszcze raz chciałbym tutaj przytoczyć miejsce z przypowieści. Sprüche 29. 29 rozdział. Przypowieści Salomona, 29 rozdział. Wir lesen dort in Vers 15: Rute und Zucht geben Weisheit. Czytamy tutaj w 15 wierszu: rózga i karcenie dają mądrość. Und Vers 17: Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen. A 17 wiersz czytamy: karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju. In Sprüche 13 lesen wir, dass wir früh damit beginnen sollen. A w 13 rozdziale tej księgi przypowieści czytamy o tym, że mamy zaczynać już od wczesnej młodości. Aber in Sprüche 19 lesen wir. Ale w przypowieści 19 rozdział czytamy. In Vers 18. W 18 wierszu. Dass wir in dieser Züchtigung maßvoll bleiben sollen. Wir sollen nicht danach zu trachten, das Kind zu töten.
My mamy tutaj zachować odpowiednią miarę, aby przecież nie dążyć do tego, żeby zabić nasze dziecko. Die Schrift verbietet eine Kindesmisshandlung. Słowo Boże zabrania nam stosowania znęcania się nad dziećmi. Und wenn wir meinen, eine körperliche Züchtigung vornehmen zu müssen, dann lasst uns, wie gesagt, sehr maßvoll dabei bleiben. A jeżeli myślimy, że nie może obyć się bez kary cielesnej, to zawsze zachowajmy umiar w tym. Aber ich habe festgestellt, ale ja stwierdziłem, dass oft ein Gespräch mit den Kindern unter vier Augen, że bardzo często rozmowa z dzieckiem w cztery oczy wirkungsvoller ist als der eine oder andere körperliche Schlag. Jest bardziej skuteczna niż jeden lub więcej uderzeń. Das lassen sie über sich ergehen. Wprawdzie dzieci pozwolą, aby to przeszło nad nimi, und es hat oft keine tiefen Wirkung. A bardzo często takie bicie nie ma głębokiego działania. Nun gibt es in dieser Frage auch sonderbare Vorstellungen. I w tej sprawie też i są bardzo różnorodne wyobrażenia. Es gibt den Gedanken, istnieje też i tego rodzaju myśl, dass man nicht in einer gewissen momentanen Entrüstung die Kinder züchtigen sollte. Że nie należy dziecko karcić w danym momencie, gdy się jest wzburzonym. Vielleicht so. Może tak. So wird vorgeschlagen. Tak jest proponowane. Dann nimm dir dein Kind mal. Że weź dziecko. Und geh erst mal mit dem Kind auf die Knie und bete mal. Idź z tym dzieckiem na kolana i módl się z nim. Dass es einsichtig wird. Żeby było to dziecko rozsądniejsze. Und danach kannst du ja dann noch die körperliche Züchtigung. A potem możesz też dopełnić tej kary cielesnej. Wiecie co? Jest to iluzoryczne życzenie. Oft geschieht auch die körperliche Züchtigung aus einer gewissen momentanen Entrüstung heraus, die berechtigt ist. Bardzo często właśnie te cielesne ćwiczenie wynika z tego w danym momencie wzburzenia, jakie przeżywamy, które na pewno jest usprawiedliwione. Denn ein wirklich göttlicher Zorn, den es ja gibt, bo rzeczywisty gniew Boży ist eine sittliche Kraft dem Bösen gegenüber. Jest zawsze tą moralną siłą przeciwstawiającą się złu. Ale też są inne myśli. Das macht alles der Vater am Abend. A to wszystko zrobi ojciec wieczorem. Mit seiner Mutter vier, fünf Kinder hat. Gdy mama ma czwórkę czy pięcioro dzieci, dann listet sie auf. Sohn Max, Fritz, Walter, Heinrich. Der eine hat das, der andere das, der andere das gemacht. So vier, fünf Listen. Für jeden eine. I wtedy robi taką listę przewinień dla każdego dziecka po imieniu, wypisuje, co każde przewiniło każdego dnia. Das wird am Abend alles dem Papa erzählt. I wieczorem wszystko opowie ojcu. Dann nimmt der Papa sich so einen nach dem anderen vor und geht dann da so diese Strafmaß durch. I ojciec wstawi ich wszystkich przed sobą i tą listę z góry na dół odczyta. So geht das nicht. Tak się nie da. Auch die Mutter hat das Recht und die Pflicht, das Kind in der entsprechenden Weise zu erziehen und zu züchtigen. Również matka ma też i prawo i obowiązek, aby każde dziecko z osobna w odpowiedniej mierze i w odpowiedni sposób wychowywać i karcić. Stelle ich eine weitere Frage. A teraz postawię wam następne pytanie. Was wird eigentlich gezüchtigt? Co züchtigen wir? Co w zasadzie my wychowujemy czy karcimy? Bosheit? Złość? Oder Ungeschicktheit? Albo niezręczność. Ich
fürchte. Ja się obawiam, dass wir oft die Bosheit nicht züchtigen, że my często właśnie złości czy zła nie karcimy, aber ein gewisses Versehen züchtigen. Ale my karcimy pewnego rodzaju przeoczenia. Beispiele machen das deutlich, was ich meine. Przykłady bardzo dobitnie na to wskazują, co mam na myśli. Jetzt bist du als Vater mit deinem Kind beim Üben für Schulaufgaben und dein Sohn kapiert es nicht. Ty jako ojciec siadłeś ze swoim dzieckiem do odrabiania lekcji i stwierdzasz, że twoje dziecko tego nie pojmuje. Er will gerne. On chętnie chciałby. Ist nicht faul. Nie jest leniwy. Aber er versteht es nicht. Ale on po prostu tego nie rozumie. Und auf einmal verlierst du die Geduld. I nagle tracisz cierpliwość. Und haust ihm eine Runde. I dostaje od ciebie klapsa. War das berechtigt? Czy to było usprawiedliwione? Nein. Nie. Er war nicht böse. Przecież on nie był zły. Du hast Schwachheit gezüchtigt. Ty chciałeś teraz karcić słabość. Das macht Gott mit uns nicht. Tego rodzaju, tak w ten sposób Bóg z nami nie postępuje. Dein Mädchen, liebe Mutter, will lieb sein und hilft dir den Tisch abräumen. Kochana matko, twoja córeczka chce być miła dla ciebie i pomaga ci posprzątać wszystko ze stołu. Du hast sehr wertvolles meißener Porzellan auf dem Tisch. A masz akurat na stole bardzo wartościową porcelanę. Aber dann stolpert das Mädchen über eine Kante. Ale dziewczynka potknęła się o krawędź. Und das Porzellan liegt auf dem Boden und ist in tausend Stücken. I ta porcelana znalazła się na podłodze rozbita na 1000 kawałków. Das war so teuer. A przecież to było takie drogie. Und du züchtigst deine Tochter. I ty teraz karcisz twoją córkę. Sie war doch nicht ungehorsam. Przecież ona nie była nieposłuszna. Ganz im Gegenteil. Nie, przeciwnie do tego. Ich weiß, was dann oft gesagt wird. Ja wiem, co często jest w tej sytuacji mówione. Hundertmal hätte sie etwas verdient und hat nichts bekommen. Ona już 100 razy sobie zasłużyła na bicie, ale nie dostała. Dann ist das jetzt dafür. I teraz za te wszystkie 100 razy teraz dostała. Unsere Kinder sind sehr empfindlich für Ungerechtigkeit. Nasze dzieci są bardzo czułe na niesprawiedliwość. Nun zur Ermahnung. I teraz co do napominania. Ermahnung ist vorbeugende Belehrung. Napominanie to jest zapobiegawcze pouczanie. Gott ermahnt uns doch auch. Bóg również też nas napomina. Warum tut er das? Dlaczego on to czyni? Weil er uns lieb hat. Dlatego, że on nas miłuje. Hebräer 12 sagt, dass Gott nur seine Söhne ermahnt. Hebrajczyków 12 rozdział poucza nas, że Bóg tylko swoich synów napomina. Ermahnung ist Warnung vor Gefahren. Napomnienie to jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Damit wir diesen Gefahren nicht erliegen. Abyśmy my nie upadli czasie tego niebezpieczeństwa. Haben wir das mit unseren Kindern getan? Czy my coś takiego czyniliśmy w stosunku do naszych dzieci? Haben wir unseren Kindern das Gute, die Wahrheit vorgestellt? Czy myśmy naszym dzieciom to dobro i prawdę przedstawiali? Und haben wir sie vor falschen Dingen gewarnt? Czy my ostrzegaliśmy ich przed fałszywymi, złymi rzeczami? Ich nenne jetzt mal einiges. Ja teraz wymienię niektóre rzeczy. Haben wir unseren Kindern die Wahrheit des schriftgemäßen Zusammenkommens erklärt und schmackhaft gemacht? Czy my naszym dzieciom wyjaśnialiśmy tą prawdę wspólnego zgromadzania się i czy pobudziliśmy ich smak w tym, aby one się rozsmakowały w tym? Wenn nicht, jeśli nie, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie später irgendwelchen anderen Gedankengängen folgen. To nie dziwmy się, jeżeli one później pójdą za innymi rodzajami myśli.
Haben wir ihnen das Wort Gottes schmackhaft gemacht? Czy my również też i uczyniliśmy takim smakowitym Słowo Boże? Sie angeleitet es zu lesen? Czy my wprowadzaliśmy ich do tego, aby i oni sami czytali Słowo Boże? Haben wir uns Zeit genommen, sie zu warnen vor allen sexuellen, unmoralischen Handlungen und Gefahren in Schule und Ausbildung? Czy zarezerwowaliśmy sobie czas, aby nasze dzieci ostrzec przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami w zakresie seksualności, w ich codziennym życiu, szczególnie w szkole? Sie gewarnt vor Drogen und Alkohol? Czy my ostrzegaliśmy nasze dzieci przed narkotykami i alkoholem? Vor den verheerenden Folgen okkulter Musik? Czy ostrzegaliśmy również nasze dzieci przed tymi niszczącymi skutkami okultystycznej muzyki? Haben wir da nicht vieles, vieles versäumt? Czy czasem nie zaniedbaliśmy wielu, wielu rzeczy? Ich habe in der ersten Stunde gesagt, w pierwszej godzinie powiedziałem, dass wir unserem kleinen achtjährigen Kind nicht erklären müssen, warum sie dies oder jenes machen muss. Że my naszemu ośmioletniemu dziecku nie musimy wyjaśniać, dlaczego ono ma zrobić to czy tamto. Aber deinem 18-jährigen Sohn solltest du schon erklären können, warum er dies oder jenes nicht tun sollte. Ale twojemu 18-letniemu synowi powinieneś potrafić wyjaśnić, dlaczego to czy tamto nie powinien czynić. Da genügt ein bloßes Verbot nicht mehr. Nie wystarczy już tylko pusty zakaz. Ich erzähle ein Beispiel von Bruder Wils aus Holland. Ja opowiem wam przykład brata Wilsa z Holandii. Seine Tochter ging in eine Mädchenschule. Jego córka chodziła do szkoły dziewcząt. Sie war nicht mehr so jung, ich weiß nicht, 16, 17 vielleicht. Ona już nie była taka mała, 16 czy 17 lat miała. Und eines Tages kam sie nach Hause mit der Frage, ob sie dieses oder jenes mitmachen konnte in der Schule. I pewnego dnia przyszła do domu i postawiła pytanie, czy ona może uczestniczyć w tym czy w innym zdarzeniu w szkole. Ich weiß nicht, was das war. Nie wiem, co to konkretnie było. Und dann hat er seine Tochter gefragt. Wtedy siostra zapytała swoją córkę. Sind noch mehr Mädchen in der Schule? Brat zapytał swoją córkę. Hat er sie gefragt, sind noch mehr Mädchen in dieser Klasse, die bekehrt sind und dem Heiland angehören? Czy w twojej klasie jest więcej dziewcząt, które są nawrócone i należą do Zbawiciela? Da hat sie gesagt, nein. Wtedy odpowiedziała nie. Dann hat er weiter gefragt, also nimmst du schon jahrelang in dieser Klasse eine Ausnahmestellung ein? On dalej pytał, czyli ty w tej klasie zajmujesz takie stanowisko wyjątkowe? Sie sagt ja. I ona powiedziała tak. Und dann deine letzte Frage. I wtedy postawił ostatnie pytanie. Und diese Ausnahmestellung willst du jetzt für drei Tage aufgeben? A teraz te stanowisko chciałabyś tylko na trzy dni odłożyć na bok, zrezygnować z niego? Da hat sie einen Moment überlegt. I wtedy ta córka chwilę się zastanowiła. Dann hat sie gesagt, nein. I powiedziała nie. Ist das nicht schön? Czy to nie jest piękne? Jetzt stellen wir fest, dass wir in der Erziehung Fehler machen. I teraz nagle możemy też i stwierdzić, że my w wychowaniu robimy błędy. Das merken die Kinder auch. Dzieci też to zauważają. Wie verhalten wir uns jetzt ihnen gegenüber? Jak my teraz zaczniemy się w stosunku do nich zachowywać? Da gibt es Väter, die meinen, są tacy ojcowie, którzy myślą, sie würden Schwäche zeigen, wenn sie sich entschuldigen. Że okazaliby słabość, jeżeli by przeprosili. Aber das ist nicht so. Ale tak nie jest. Wir können nie mehr bei unseren Kindern
gewinnen. Nigdy więcej nie uda nam się osiągnąć u naszych dzieci, wenn wir ihnen unser Versagen bekennen. Jak wtedy, gdy my im wyznamy rzecz, w której zawiedliśmy. Das ist nicht einfach. To nie jest łatwe. Aber dein Sohn wird dir eine große Wertschätzung entgegenbringen, wenn du ihm sagst, ich habe mich gestern verkehrt verhalten gegenüber dir. Ale twój syn na pewno będzie cię o wiele bardziej cenił, jeżeli ty będziesz w stanie powiedzieć, że wczoraj wieczorem źle się zachowałem w stosunku do ciebie. Wie sollen unsere Kinder lernen zu bekennen und sich zu entschuldigen, wenn sie es bei ihren Eltern nicht gelernt haben? Gdzie dzieci mają się nauczyć, że powinni poznać, że źle postąpili i wyznać to i prosić o przebaczenie, jeżeli tego nie nauczą się u swoich rodziców? Ein weiterer Punkt. I następny punkt. Erziehen wir auch unsere ungläubigen Kinder? Czy my również wychowujemy nasze niewierzące dzieci? Natürlich. Tak, naturalnie. Wollen wir warten, bis sie 14 sind und sich vielleicht dann bekehrt haben und dann erst damit anfangen? Czy my chcemy czekać, aż dorosną do wieku, na przykład 14 lat i wtedy będą mogły się nawrócić? Ich darf mal Bruder Kelly zitieren. Pozwólcie, że zacytuję słowa brata Kellego. Er hat gesagt, im Blick auf die ungläubigen Kinder. On powiedział w stosunku do niewierzących dzieci. Schafft viel Holz herbei. Gromadźcie bardzo dużo drewna. Das heißt, macht sie bekannt mit all den christlichen Wahrheiten. To znaczy, zapoznawajcie ich ze wszystkimi chrześcijańskimi prawdami. Und wenn dann später der zündende Funke des Evangeliums hineinfällt. A jeżeli później ta zapalająca iskra Ewangelii wpadnie do nich, dann brennt es gut. Wtedy będzie się dobrze paliło. Weil schon viel Holz da ist. Dlatego, że już wiele drewna zostało zgromadzone. Ein guter Vergleich. Dobry przykład. Nun heißt es weiter, a tak dalej tutaj jest napisane, dass wir sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn erziehen sollen. Że my mamy wychowywać ich w napominaniu i w karności Pana. Im Grundtext fehlt der Artikel. Das Wort des steht nicht da. Es heißt einfach Ermahnung Herrn. W oryginale tutaj brakuje tego rodzajnika i tutaj powinno być napisane w napominaniu i karności Pana. Wenn der Artikel fehlt, jeżeli tego rodzajnika brakuje, dann meint es den Charakter einer Sache. To to oznacza, że tutaj chodzi o charakter tej sprawy. Das heißt, er zieht sie in Übereinstimmung mit dem Herrn. I to oznacza, że wychowujcie ich w jednomyślności z Panem. Oder wie der Herr es auch tun würde. Albo tak wychowujcie, jakby Pan to uczynił. Jetzt lasst mich noch auf den dritten Pfeiler zu sprechen kommen. Pozwólcie, że jeszcze zacznę mówić o tym trzecim filarze. Der dritte Pfeiler ist das Gebet. Trzecim filarem jest właśnie modlitwa. Nun gibt es ja keine direkte Stelle in der Bibel. Nie ma takiego bezpośredniego miejsca w Biblii, wo gesagt wird, dass wir für unsere Kinder beten sollen. W którym byłoby powiedziane, że my mamy modlić się za nasze dzieci. Es gibt zwar eine Stelle im Alten Testament. Wprawdzie jest miejsce w Starym Testamencie, wo gesagt wird, dass wir unsere Hände aufheben sollen für das Wohl unserer Kinder. W którym jest napisane, że my mamy nasze ręce wznosić dla dobra naszych dzieci. Es ist aber dort Israel gemeint. Ale tam mowa jest o Izraelu. Und doch müsst ihr jetzt keine Sorge haben. Ich sage nicht, wir sollen nicht für unsere Kinder beten. A jednak nie martwcie się, nie powiem wam, nie módlcie się o swoje dzieci. Die Bibel sagt, dass wir für alle Menschen beten sollen. Biblia mówi, że my mamy modlić się o wszystkich ludzi. Naturalnie do nich zaliczają się nasze dzieci. A list do Efezjan mówi, że mamy modlić się za wszystkich świętych. A do nich zaliczają się nasze dzieci, jak są już nawrócone. A więc chciejmy się dużo modlić za naszymi dziećmi. Und oft erhört der Herr die Gebete der Eltern erst dann, wenn sie nicht mehr leben. Ich meine die Eltern.
Bardzo często Pan wysłuchuje modlitwy rodziców wtedy, gdy już rodzice nie żyją. Aber was ich sagen will, ist, ale to, co chciałbym powiedzieć, dass unser vermehrtes Gebet nicht die beiden anderen Säulen ersetzt. Że nasza intensywna modlitwa nie może zastąpić dwóch pozostałych filarów. Wir können nicht sagen, ich habe doch gebetet, 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 aber die ersten beiden Säulen wie Vorbild und Erziehung nicht praktiziert. Nie możemy powiedzieć, ja się modliłem, 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 a dwa pierwsze filary, czyli przykład z góry i wychowanie, w ogóle nie istniały. Diese Entschuldigung lässt der Herr nicht gelten. Pan nie przyjmie tego rodzaju usprawiedliwienia. Wir wollen beten, chcielibyśmy się modlić, aber auch das Vorbild und die Erziehung nicht außer Acht lassen. Ale również też i nie zaniedbywać przykładu i wychowania. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen. I teraz już na samo zakończenie. Aber noch einen wichtigen Gedanken vorstellen. Chciałbym wam przedstawić bardzo ważną myśl. Wir haben also klar gesehen, wie wir eine Verantwortung haben im Blick auf die Erziehung. Jasno widzieliśmy, jaką mamy odpowiedzialność w zakresie wychowania. Und von dieser Verantwortung wollen wir nichts abstreichen. I nigdy nie odstępujmy od tej odpowiedzialności. Und doch ist das Ergebnis unserer Erziehung nicht abhängig von der Qualität unserer Erziehung. A jednak to nie jest zależne od jakości naszego wychowania. Wir haben 100% Verantwortung. Mamy 100% odpowiedzialności. Aber wenn es gut gegangen ist mit unseren Kindern. A jeżeli dobrze sprawa się potoczyła z naszymi dziećmi, to i tak było to 100% łaską od Pana. I to nam Pismo pokazuje. Byli bardzo bezbożni królowie w Izraelu. A oni mieli najposłuszniejszych synów. Josia. Jozeasz war der gottesfürchtige König in Israel. Był bogobojnym królem w Izraelu. Und er hatte den gottlosesten Vater Amon in Israel. A on miał najbardziej bezbożnego ojca w Izraelu, czyli króla Amona. Und es gab ganz gottesfürchtige Könige. I byli bardzo bogobojni królowie w Izraelu. Und sie hatten die gottlosesten Söhne. A mieli najbardziej bezbożnych synów. I dlatego musimy być bardzo ostrożnymi i nie wyciągać nieusprawiedliwionych wniosków, gdy widzimy, że dzieci innych rodziców idą złymi drogami. Im Blick auf uns selbst wollen wir unser Fehlverhalten bekennen. Jeśli chodzi o nas samych, to chciejmy zawsze wyznawać nasze niedostateczne, dobre zachowanie. Aber im Blick auf andere, ale jeśli patrzymy na innych, wollen wir sehr zurückhaltend sein. Pozostańmy zawsze bardzo powściągliwymi. Jetzt lese ich noch eine Stelle aus Jesaja 1. Jeszcze jedno miejsce przeczytam z Izajasza, z pierwszego rozdziału. Aber vorher, warum ich sie lese. Ale najpierw wyjaśnię, dlaczego je czytam. Vor vielen Jahren hatten wir in Hügeswagen in Deutschland eine Konferenz über 1. Mose 18. Przed wieloma laty mieliśmy w Niemczech w Hügeswagen rozważanie Słowa Bożego na temat 1. Mojżeszowej 18 rozdział. Und die Brüder haben übereinstimmend das gute Verhalten von Abraham hervorgehoben. I bracia jednomyślnie podkreślali dobre zachowanie się Abrahama. Rzeczywiście to zachowanie jest bardzo godne naśladowania dla nas. Ale po pewnym czasie później wstał jeden z braci i powiedział:
Abraham hatte aber auch einen Ismael. Abraham jednak miał Ismaela. Betretene Schweigen. I nastąpiło milczenie. Und dann las die Stelle aus Jesaja 1. I wtedy przeczytał on to miejsce z Izajasza z pierwszego rozdziału. Ich lese sie vor. Vers 2. Drugi wiersz chcielibyśmy przeczytać. Hört ihr Himmel und horche auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, und sie sind von mir abgefallen. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemio, gdyż oto Pan mówi: synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Hat Gott in der Erziehung seines Volkes Israel einen Fehler gemacht? Czy Bóg, wychowując swój lud izraelski, popełnił błąd? Das ist unmöglich. Jest to niemożliwe. Und doch sind sie von ihm abgefallen. A jednak oni odpadli od Niego. Diesen Vers können wir nicht auf uns anwenden. Ten wiersz nie możemy na nas samych zastosować. Wir machen Fehler in der Erziehung. Bo my robimy błędy w wychowaniu. Einen nach dem anderen. I to błąd za błędem. Aber der Vers macht doch klar, ale ten wiersz to pokazuje, dass es selbst bei vollkommener Erziehung möglich ist, dass die Kinder ungehorsame Wege gehen. Że nawet przy doskonałym wychowaniu możliwym jest, że dzieci pójdą drogą nieposłuszeństwa. Deshalb noch zum Abschluss ein Wort an die Kinder. I dlatego na zakończenie jeszcze słowa dla dzieci. Ihr Kinder, denkt mal darüber nach. Kochane dzieci, pomyślcie o tym, was ihr euren Eltern zumutet. Was ihr euren Eltern antut. Co wy zrobiliście swoim rodzicom? Ich kenne Eltern, die weinen Tag und Nacht. Ja znam rodziców, którzy płaczą dzień i noc z powodu zachowania się swoich dzieci. Könnt ihr rücksichtslos so die Empfindungen eurer Eltern zerstören? Czy wy w tak bezwzględny sposób możecie uczucia waszych rodziców niszczyć? Eine Mutter sagte, pewna matka powiedziała: kleine Kinder treten der Mutter auf die Schürze. Małe dzieci następują na fartuch swojej matki. Und große Kinder treten ihr mitten ins Herz. Ale duże dzieci następują na samo serce matki. Wenn du ein Kind Gottes bist. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, dann denke daran, was der Heiland für dich getan hat. To myśl o tym, co Zbawiciel dla ciebie uczynił. Um dich dazu zu machen. Aby ciebie uczynić swoją własnością. Und wenn du ihn lieb hast. Jeżeli go miłujesz. Und deine Eltern lieb hast. I miłujesz swoich rodziców. Dann wirst du dich nicht so verhalten, dass du sie von morgens bis abends nur betrübst. To nie będziesz się tak zachowywał, aby od rana do wieczora tylko ich ciągle zasmucać. Dlatego wróć z powrotem. Wyznaj Panu i rodzicom twoją samowolną drogę. Nawet wtedy, jeżeli stwierdzasz u twoich rodziców popełnienie błędów. Stell dir vor, welche Freude es auslösen würde. Wyobraźcie sobie, jaką radość wyzwolicie. Wenn du wie der verlorene Sohn zurückfindest in die Arme deines Vaters. Jeżeli ty, tak jak ten marnotrawny syn, rzucisz się w otwarte ramiona twojego ojca.